Hej, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Codzienności z Margonem. Zaczynamy sobie od dwójki, a konkretnie to od E2. Tak, konkretnie to od E2. Początkowo werka, teraz byczek, zaraz będzie mysiur, ale jeszcze w międzyczasie na Nexus, na naszą postać z pięknej serii z kolekcjonera. No, gdzie jeszcze stoję na musicie. Stoję na niej już troszkę nalotałem. No nic ciekawego nie spada. Teraz logamy na maga 210, z którego zobaczycie, że stoję sobie na myszce. I no chciałbym budki. W sumie to chciałbym budki z tej myszy. Także wybijamy sobie ziup. No niestety nic ciekawego. I logamy sobie teraz na mojego łowcę. Na mojego łowca, na Nexus, którym znalazłem sobie już księcia Kasima. Znalazłem księciunia. Później zostanie nam do przeszukania opek, kostek. Także takie, można powiedzieć, że standardowe u nas heroski. Nawet się leknijmy. W sensie ubierzmy błogo i się leknijmy. Dobra, podwójny. Jakieś bonusy. Ja tutaj liczę na bonusy. Celny. Teraz błyskawiczny damy, żeby ładnie tu porobić tur. Celny. Wyniszczający. Ok, jest klątwa. Ok, jakiś dotyczek bym prosił. Podwójna klątwa, całkiem nieźle. Zwykły cios, celny. Błysk. Siadają klątwy, nie ma dotyków, co mnie martwi. Wyniszczający. Podwójny. Siadł dotyk, ja już jestem chyba po ORC. No dobra. Kasim zbity. Mamy skrzyneczkę, czyli w sumie to, po co go szukaliśmy. Możemy sobie tą skrzyneczkę otworzyć, jeśli znajdziemy kolejnego herozka. Jeśli znajdziemy kolejnego herozka, zacznijmy sobie od kościa. Zacznijmy sobie od kościa i po kościu skoczymy za opkiem. Czekajcie, czy to na pewno stoi? No powinno. 5:41, mamy 8:31, czyli prawie 3 godziny. Prawie 3 godziny od zbicia tych herosów. Także tak, no powinny stać, jeśli wszystko jest zgodnie z tym, co jest zapisane na stronie serwerowej, bo to była strona serwerowa świata Nexus, bądź zapisane w forum serwerowym, gdzie zapisujemy zbitych, niezapisanych herosów przez stronę, żeby wszystko było wiadomo, co i jak. No to powinien stać tak samo jak i pomytany paladyn. Także no jest szansa, żebyśmy coś sobie tutaj znaleźli ciekawego. A konkretnie to coś ciekawego zlotali, bo nie powiem. No, legendy na Nexus to ja już bardzo dawno nie widziałem, naprawdę bardzo dawno. Tak jak na Infinity ostatnią legą w sumie jaką widziałem, to była. Buty z łowca, nie, czapka sprzyżywacza, no, czapka sprzyżywacza, także też nie z Therosa, nie z E2, tylko właśnie z Tytana. Z Tytana sprzyżywacza, właśnie czapeczka, którą sobie mam na moim magu. To właśnie ta czapka była przeze mnie ostatnim widzianym i zdobytym przy okazji przedmiotem. A przed tym buty z łowki nawoja. Przed tym buty z łowki nawoja, które swoją drogą też zdobyłem. Co ciekawe, dobra, Mordhen, siup. A niestety, dobra, zwykle jak taki, to pójdzie do tuni. Dobra, tu złoda nie ma. I Boże, złoda. Kościa. Tu kościeja nie ma, także lecimy w drugą stronę. Mam nadzieję, że gdzieś daleko bardzo nie będzie, w sensie tutaj na przykład. No liczę na przykład na ten respik tu, no tutaj nie ma, albo na ten. No ewentualnie tu, bądź tu. Tak, no tak, żeby w miarę szybko się z nim uporać. Żeby w miarę szybko się z nim uporać. Okej. Lecimy sobie kolejny respik. Nie ma. I kolejny respik. Już trzymam na zdradzieckim. Tepek. Jest. Jest i kościej znaleziony. Piekielny kościej. Dobra. No jestem ciekawy, co nam wypadnie z piekielnego kościeja. No, najgorszym lotem, jaki może być, no to oczywiście worek złota, tak? Jest to najmniej warte i najmniej nam da. Dobra, podwójny. Celny, zwykły atak i kończymy. Ziup, unikatowe buty. No czyli można powiedzieć, że syf za syf. Syf za syf, ok. No i otworzymy sobie teraz tą skrzynkę. Otworzymy sobie teraz tą skrzynkę.
sprzedajmy śmieci wszystkie. Okej. W sumie to też. Dobra, trochę się miejsca zrobiło. Użyj i mamy... O proszę, prawy na ramiennik księcia. To nie jest zły lot. To nie jest zły, bo to jest już unikat, to nie jest zwyklaczek. To jest unikat, to już jakkolwiek można powiedzieć, że nam się to... no, że tak powiem, dopisze do zdobycia ostatniego przedmiotu legendarnego z tego księcia. No i tak, tutaj niestety opka nie ma. Tak, przeszukamy sobie opka i zrobimy wtedy malutkie cięcie, bo będę musiał po prostu ogarnąć kilka spraw i po tym na szybko dogramy sobie resztę tego jakże cudownego odcinka. Miejmy nadzieję, że w tym odcineczku coś nam tutaj też ładnego zaświta. Nie mówię tu o legendzie, tak, ale może na przykład jakiś kamyczek, z którejś ze dwójek spadnie nam na Infinity, na przykład z byczka, byłoby to naprawdę bardzo, 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 bardzo przyjemne, jakby taki kamyczek właśnie się nam pokazał. Dobra, co do właśnie Infinity, to zbijemy sobie dwójeczki, zaczynając od werki. No i kochani, piszcie, co u was słychać. No widziałem, że seryjka ucieszyła. Mnie też to bardzo ucieszyło. Bo no czekałem od dawna na tą serię. Jak widzicie, tutaj do Bushita zniknęła z licznika, ale no jak nagrywam zwykły odcinek, no to tej Mushity tak klepać często nie będę, no bo ona tam respi minutę z kawałkiem, także no dość często. O, heropierek, to jest dobry drop. To jest dobry dropik, hero, jak zawsze się przyda, pod ulepszenia czy coś, a tym bardziej, że muszę jeszcze dużo poulepszać licytek. Muszę dużo licytek poulepszać. No tutaj ten łuczek mam plus 5. Ups. Ziup. Bijemy. No niestety. I mysz jeszcze. No muszę ulepszyć sobie na magu. Bronię. Na pewno błysk. Różdżka do błysku, którą wylicytowałem. I tą tarczę na Manga pada, bo jest no dobra, po prostu dobra. I wypadałoby właśnie ją ulepszyć, żeby mieć dodatkowe jakieś statystyki z niej. Chyba tam blok może być, albo blok przebicia. Nie wiem, czy blok przebicia może wejść. Więc na pewno może wejść blok zwykły i pancerz. I to nie są złe bonusy. To nie są naprawdę złe bonusy, bo to mimo wszystko da mi dość sporo. Taki blok na przykład, tak? Mniejsza szansa na trafiony atak od na przykład takiego tropiciela czy łowcy, którzy do tych turby robili mi naprawdę dość sporo. Także dobra, kolejna część szlaków Andarum przebadana i kolejna pusta niestety. A szkoda, dawno opka nie znalazłem, tak żeby był gdzieś na pierwszych, drugich respach. Właśnie, my nie mamy zwojów na Andarum. Wypadałoby trochę tych mnichów potyrać tutaj, żeby tych zwojów coś wypadło, cokolwiek, chociaż jeden. Naprawdę. Tutaj widzę, że chyba za bardzo to mi się nie uda. Ej, no naprawdę, dobra, bo no muszę się cofnąć, bo nie mam ani jednego zwoju do Andarum. A w depozycie nie wydaje mi się, żebym miał, bo raczej... O, dobra, jest jeden. Może teraz tutaj jeszcze? Dobra, mamy kilka. Dobra, no i już sześć, jest sześć, okej. Jak jest szóstka, to już jest nie najgorzej, No, mam nadzieję, że nasza seryjka z kolekcjonerem poleci na tyle szybko, że niedługo to Mushita się odpali. Da mi ten pierścień swój legendarny. I wtedy, no, będziemy powolutku kminili z wyższymi levelami. Bo myślę, że po Mushicie, no musimy później na szafu iść. No to tam jeszcze ten 64, to tam może być. Ale na wyższych dwójkach, chociaż nie na Gobos. Nie, Gobos też nie. Chodzi mi o to, że po prostu będę przebijał na 70, równo 70. Po pierwsze tak, mam bronię z licytacji na 70, wylicytowane za totalne grosze. Więc no, wypadałoby je po prostu ubrać, tak? Może nawet zaczniemy sobie ulepszać jedną z tych broni. W sensie pewnie to moc zimna, tak? Ale możliwe, że zaczniemy ją sobie ulepszać. Kto wie, może wbijam w ogóle 76. To już jest taki level, można powiedzieć, w którym na króliczka między innymi można chodzić. A to by, nie powiem, się całkiem przydało. Taka możliwość zbicia sobie kica.
O, tak, piesek tutaj. Siema, piesek się przywitał. Się obudził, sobie spał u mnie. Piesek się obudził. Cześć, piesku. Cześć, cześć. No, piesek zadowolony. Tak. Śmieszne takie mały gniotek, bo tak jak ci widzowie, którzy oglądają moje filmy od dawna, wiedzą, że mam pieska, bo często się witam na filmach. A ten piesek, który teraz się odzywał, to drugi znaleziony, można powiedzieć, i w cudzysłowie przygarnięty. Tak. No, taki mały szczeniok. Nie wiem, jak ludzie mogą wyrzucać takie małe. Przecież to bezbronne, nic nikomu nie zrobiło, czym sobie zawiniło na taki los. Także no, trzeba było pomóc. No i piesek przygarnięty. No ja również, tak samo jak tego pieska, przygarnąłbym też jakąś na przykład legendę z opętanego Paladyna, która mam nadzieję, że gdzieś tu na nas czeka. No nie tutaj, nie tutaj. Ostatnie respy tego chłopka nam zostały. Świątynia, lewe zejście i Andarum. Także no, naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. Jest, dobra, jest, był w świątyni. No okej, okay, no na początkowych respach praktycznie. Także bijemy sobie podwójny. O, podwójny dotyk się tu proszę. Celny, błyskawiczny, podwójny i wyniszczający. I mamy znowu unikat. No co zrobić? No co zrobić? No co zrobić? No co zrobić? No nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra, lognijmy sobie na szybko na moją wspaniałą postać kolekcjonującą bicia tych mobów. No niestety, kolejne nędzne bicie. Za dużo szczegółów z tej postaci wam nie pokazuję. No ze względu na to, że wolę to zostawić na serię naszą z kolekcjonera. Widziałem wasze wszystkie komentarze, mimo że pisemnie na nie nie odpowiedziałem, to na wszystkie wszyściutkie odpowiem już w kolekcjonerze. Już w kolekcjonerze, na wszyściutkie opowiem, ale no musicie chwilkę poczekać, aż Mushi ta po prostu się otworzy. Aż otworzy i ofiaruje nam coś pięknego. Tak. No i dobra, kochani, jesteśmy po cięciu. Jesteśmy po cięciu, zbijamy sobie wszystkie E2, które mi tutaj zalegają. Teraz polecimy na muszitkę. Teraz skoczymy na muszitkę i powiem wam, że zaraz poszukamy sobie księciunia. Poszukamy sobie księciunia. Co jest, kurde? Poszukamy sobie księciunia, moim właśnie tancerzem, na którego logamy, na którym postanowiłem, że sobie pójdę gdzieś postoję na dwójce. No i tak wyszło, że padło na Kambiona. W sumie to zaraz postaramy się zlotać jakiś teleporcik na ruiny pustynnych burz. O, mówisz masz, nie? Mówisz masz. Jeden jest już. No wypadałoby jakiś jeszcze jeden znaleźć. A korzystając już z sytuacji, że jesteśmy właśnie z tej strony mapy, z tej strony można powiedzieć, że trasy szukania księcia, no to pójdziemy sobie od razu do Doliny Suchych Łez tutaj. No i co ja mogę wam powiedzieć, kochani, drodzy widzowie, że no po tym księciuniu poszukamy sobie Kościeja Jobka. Dobra, no szukamy, latamy po tych respikach. I tak jak powiedziałem, później będą opek i kostek. A korzystając teraz z okazji, polecimy sobie na... O, myślałem, że mi znalazło Herosa, a to w ogóle na Infinity. Informacja o Tytanie, no ale akurat Tytan, na którego przedziału nie mam. Więc no nic z tym fantem nie zrobię. Czekajcie, czy zapytam Klanowicza, bo zbił właśnie pirata. Zbił właśnie pirata. Mi by to bardzo pomogło, jakbyśmy mogli na pół się podzielić tym księciem. Nawet nie tyle na pół, co by po prostu samych piratów sprawdziłem, sprawdził całe okolice dookoła i tak. Ale zawsze by było to duże ułatwienie. Zawsze by było to dla mnie duże ułatwienie. Oki, tutaj nie ma księcia. Dobra, lognimy sobie po dwójkach. Zaczniemy od myszurki. No i tak, no kurczę, fajnie było jakby coś te E2
W ogóle coś by na Infinity oddało w końcu. No, oddało unikatowy pierek. No, no czekam, bardzo mocno czekam na ten kamyk z byka. Po prostu no, na jakąś legendę, bo no nie powiem, trochę już tego byka bije. A legendy naprawdę dawno z niej nie widziałem, z tej dwójki. Dobra, wracamy na tancerza ostrzy. I szukamy dalej. No i dobra, kochani. No znaleźliśmy księciunia Kasima. Znaleźliśmy go w suchej dolinie. No i poczekamy chwilkę. Może ktoś z klanu skusi się i przyjdzie nam na tego księcia. To zawsze podbije locik. Jak nikt to bije. Także księciuniu Kasimuniu, daj no coś kolego mi dobrego. Ziup. No dał akurat największe gówno, bo dał zwykły unikat. Znaczy zwykły unikat. Po prostu unikat. I rozczarował. I mocno rozczarował tym unikatem. No niestety. Chodźmy na kwiatki. Pozbądźmy się tego, tego i tego też. No i można teoretycznie wracać na Kambiona. Plus zbić sobie inne dwójeczki jeszcze. Także może, o, może od tych dwójek zaczniemy. Muszitka plus krzyżowiec. Eleganckie połączenie. Ziup. No tu niestety nic. Teraz jeszcze krzyżowiec. I co? I zaraz można się zabierać za innych herosków. Za innych herosków, którzy mogą stać. Proszę, ile lotów dał? Szkoda, że każdy bezwartościowy. No i dobra, kochani, po raz kolejny przechodzimy nasze dwójki. Myszka niestety nic. Zobaczymy, co Borgoros musi tam. A po muszycie lecimy za... Za czym byśmy mogli się przelecić? Za obkim czy za kostkiem? O, to jest pytanie. Tak myślę. Opek czy kostek? Oto jest pytanie. Zobaczymy, co tam ma krótszy czas respa na liczniku klanowym, ale do tego to musimy chwilę poczekać, aż zrespi mi się Borgoros. Jest i on, zbijamy. Niestety nic ciekawego. I teraz muszitka. I jak będziemy bili muszitkę, to zastanowimy się, co dalej, co dalej. Muszitka, jest muszitka. No, wychodzi na to, że opek. Wychodzi na to, że łopek, chłopek. Także logamy na łowce i lecimy za opkiem. Dobra, kochani. Kolejna porcja dwójeczek po małym zięciu. Musimy nadrobić te dwójki, bo miałem delikatną sprawę do załatwienia. I po tych dwójeczkach lecimy sobie właśnie z łopkiem. Łopkiem, chłopkiem. No nie oddają te dwójki, nie oddają. Opek powinien już stać, przeszukałem go raz, całego, dosłownie calutkiego, od początku do końca, no i niestety go nie znalazłem, bo tak już byśmy mieli tego heroska z głowy, a w innym wypadku musimy przejść go jeszcze raz od samego początku, aż do końca i liczyć na to, że odda w końcu coś innego, a nie unikat, bo no na tych kilka bić, które zrobiłem, oddał same unikaty. Artenius nic. No dobra, to chodźmy już na tego łowcę i przebiegniemy go sobie, tego opętanego paladyna, na szybciutko razem. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Już się wróciłem tutaj na tego respa i lecimy sobie od samego końca. No i miejmy nadzieję, że po prostu gdzieś tu stoi, tak? Że nie jest zbity. Jeszcze raz sprawdzę potwory. Potwory. Na jakieś reklamy. 7.14, no to już ma ponad, grubo ponad 2 godziny. Nie tędy. O, tędy. Okej, okay, no tutaj nie ma łopka, chłopka. Tutaj go nie ma. Także lecimy w dół. Lecimy w dół w magazynie świątyni i zobaczymy, no, jak szybko uda nam się go znaleźć. No, miejmy nadzieję, że gdzieś tutaj przy tych początkowych od końca respach będzie, bo prawdę mówiąc nie chce mi się jakoś daleko go szukać. Ej, ktoś go właśnie szuka.
Pytanie kto? I prawdopodobnie będziemy mieć tu zaraz jakieś PvP. Coś mi się tak wydaje, że to zaraz będzie jakieś PvP. No bo widzieliście, strażnicy zbici. Ale Opek dalej jest, nie jest zbity, chyba że jest zapisany, a jeśli tak, no to pech, ogromny pech. Nie jest zapisany. Czyli jest to ktoś, który albo też przeszukał, albo dopiero szuka. I nie znalazł. Bo tak to, no mówię, byłby zbity. Albo na slogach na stronie serwerowej, albo na forum serwerowym. No, ale powiem, że no, PvP nie powiem. Jakieś PvP bym sobie zrobił. Czy ja mam pierwszy zestaw dobrze przełożony? No właśnie, kurde, źle. O, teraz jest dobrze. Okej. Teraz jest dobrze. Jeszcze teoretycznie mógłbym to założyć, ale... Nie, to nie. To jednak nie. Okej. No to teraz zbrojownia. Wanda Room. Zbrojownia. Na szybkości sprawdzamy sobie tego Heroesa. Nie ma. Dobra, magazyn teraz do P1 musimy lecieć na szybkości. No naprawdę, mam ogromną nadzieję, że nikt tego opka mi nie wybije tak o teraz przed twarzą. Bo byłoby to naprawdę niefajne. Tym bardziej, że no próbuję nagrać z tego odcineczek. Właśnie, żeby znaleźć tego Heroesa sobie i go zbić. Też nigdzie na czacie nie ma zajęcia Heroesa. To dobrze wróży. No chyba, że ktoś po prostu przebiega i jak tylko znajdzie, to zbija. No to już nie tak dobrze. I teraz na górę, tutaj. I zostanie nam jeden respik po lewej. O, właśnie ten. Tutaj mi kilka razy legenda nawet spadła. Nawet solo mi tam legenda spadła, pamiętam. Tutaj to mi chyba akurat hełm spadł, tak mi się wydaje. Na Wojka. Na pewno mi spadł przy grabarzu, maksymalnie tam po lewej stronie w górze. Tam mi spadł pierwszy mój legendarny hełmik z opka. Zbrojkę wiem, że na pewno zlotałem i w tym magazynie P2 to było. P2? Chyba tak, chyba P2 tam w prawym dolnym rogu. I w świątyni. W świątyni też jeszcze na Inferno pamiętam, jak grałem, to wtedy zlotałem tą zbrojeczkę. No pamiętam to. Cholipka, pamiętam. Dobra, wiecie co, ja sobie znowu odświeżę tutaj. No nie jest zbity. Ale za to kościej jest zbity. 9.16. Czyli 10 minut temu ponad. No to niedobrze. To bardzo źle wróży. Dobra, jeszcze ostatni resp w świątyni Adarum. Tutaj nam został. No nie ma. Chyba, że w Andarum jest jeszcze możliwość, że będzie stał nasz opek. No nie, tu go nie ma. No to ostatni resp. Ostatni respik. Cyk, cyk, cyk. I nie ma. Nie ma opka. A to dziwne. No niestety, widzowie, po ponownym sprawdzeniu opętanego paladyna no nie udało się go znaleźć. Prawdopodobnie został wybity i gdzieś nie zapisany, także no niestety takie sytuacje też bywają. Ale no to mówię, luźne odcineczki z codzienności, także widzicie, jak ta codzienność wygląda. Szukasz 3 razy Heroesa i go nie znajdujesz, bo ktoś go sobie wybił. Tak. Ale za to 2 sobie poklepiemy. Przynajmniej one się respią normalnie. I wiadomo, że kto się wybił albo nie. I nie trzeba 4 razy logać i przechodzić. Czekamy sobie na myszkę. Później sobie logniemy na Mushita albo na Arteniusa od razu. No i na tym skończymy odcinek. Albo na Mushicie, albo na Arteniusie. Zobaczymy, na co pierwszy logniemy. To na tym drugim sobie odcinek skończymy. No i czekamy najpierw, żeby się myszka zrespiła.
Czekamy najpierw na myszkę, jest i myszka, zbijamy sobie i co nam da? No nie dała nic. Także dobra, chodźmy na Mushita, chodźmy na Mushita i później skończymy sobie na Arteniusie grubo. Możliwe, że skończymy grubo, bo spadnie kamyczek. Siup. Zbijamy sobie Mushitkę. Niestety nic ciekawego. No i kochani, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że mimo, że się nie udało znaleźć później tych herosków, to odcinek wam się podobał. Zostawiajcie łapeczki, zostawiajcie subiki, komentarze i widzimy się już niedługo w następnych odcinkach. Cześć!